Chciałbym dzisiaj podjąć temat rzadko poruszany w przestrzeni publicznej, mianowicie temat tolerancji ludzi religijnych. Pretekstem do tej dzisiejszej pogadanki jest tweet, jakiego użył papież Franciszek w dniu poświęconym prześladowaniom z powodu religijnych. Co ciekawe, ten tweet odbił się bardzo szerokim echem. Jak wiadomo, papież jest osobą publiczną. Wielu ludzi, nie tylko katolików, śledzi jego poczynania, jego słowa. Jednocześnie w 9 językach te krótkie powiedzenia, czyli właśnie tweety, się rozchodzą na całym świecie, również w języku polskim. I jak różne statystyki podają, 1 milion ludzi śledzi te słowa na Twitterze papieża. Pozwolę sobie je przeczytać, jakżeby inaczej, z mojego smartfona, bo też jestem użytkownikiem mediów społecznościowych. I co czytamy? Otóż powiada papież tak: Bóg nie potrzebuje być przez nikogo broniony i nie chce, aby jego imię było używane do terroryzowania ludzi. Proszę wszystkich o zaprzestanie używania religii w celu budzenia nienawiści, przemocy, ekstremizmu i ślepego fanatyzmu. Dlaczego warto, jak myślę, rozwinąć tę krótką myśl papieża? Bo trochę idzie jakby przeciw takim naturalnym odruchom, że ludzie religijni, zwłaszcza głęboko religijni, żarliwie wierzący w prawdy objawione, niejako z natury rzeczy powinni przekonywać o tej prawdzie innych, wątpiących, odległych, czy ludzi wręcz niewierzących. I rzeczywiście komentarze, jakie miałem okazję przeczytać, powitały z entuzjazmem te słowa papieża. Niektórzy komentatorzy wręcz z niedowierzaniem, czy to rzeczywiście godzi się, by lider, szef tak wielkiej religii, jaką jest katolicyzm, zniechęcał samych wierzących do podejmowania się w imieniu Boga właśnie tak szczytnego obowiązku i zadania i powołania, jakim jest głoszenie wiary w tego Boga. Myślę, że niezależnie od tego, co myślimy na ten temat, warto sobie uprzytomnić, i papież niewątpliwie akurat tego tweeta nieprzypadkowo wysłał w dniu ustanowionym przez Organizację Narodów Zjednoczonych w roku 2018, właśnie przemocy, jaka ciągle ma miejsce w historii ludzkości, nie tylko właśnie w przeszłości, ale i dzisiaj, że ludzie powołując się na Boga i na swoją wiarę, prześladują tych, którzy ich wiary nie podzielają. Więc tutaj papież jednoznacznie dystansuje się, powiada, że nie tędy droga, Bóg nie potrzebuje fanatyków, Bóg nie potrzebuje żołnierzy Chrystusowych, ale chce, by ludzie, zwłaszcza ludzie wierzący w Boga, stwarzali przestrzeń, w której Bóg mógłby do ludzi przemawiać, mógłby ich ze sobą właśnie łączyć, mógłby wskazywać na to wszystko, co ich raczej łączy niż dzieli. To, o czym mówię, ta wykładnia, która może się wydawać nadinterpretacją, ma swoje uzasadnienie w takim delikatnym nawiązaniu samego Franciszka do dokumentu, który on sam z wielkim imamem
Kairu, czyli tym, no, w pewnym sensie odpowiednikiem muzułmańskim lidera wielkiej wspólnoty muzułmanów, zwłaszcza sunnitów, podpisał dokument o ludzkim braterstwie. O ludzkim braterstwie, które odwołuje się właśnie do wiary w tego samego Boga. Boga, w którego wierzą chrześcijanie, ale w którego wierzą również muzułmanie. I zarówno imam, jak i papież jednoznacznie dystansują się do wszelkich aktów przemocy, terroryzmu, jakichś gwałtownych działań, których się dopuszczają ludzie religijni, powołując się właśnie czy to na Boga chrześcijan, czy to na Boga muzułmanów. Otóż zarówno papież Franciszek, jak i wielki imam powiadają, że nie tędy droga. Nie chcemy, by w imię Boga dokonywały się takie akty nietolerancji i przemocy. Warto również zauważyć, że świadkiem tego wydarzenia w Emiratach, gdzie ten Abu Dhabi dokładnie, gdzie ten dokument został podpisany, był serdeczny przyjaciel papieża Franciszka, Abraham Skurka, rabin z Buenos Aires, którego połączyła głęboka przyjaźń z Jorge Mario Bergoglio, jeszcze nim został wybrany na papieża. Nawiasem mówiąc, obaj wydali taką książkę pod wspólnym niebem, która zbiera właśnie ich rozważania wspólne, spotkania na temat, jak wiele chrześcijan i w tym wypadku Żydów łączy. I Abraham Skurka przed tym wydarzeniem podpisania dokumentu o ludzkim braterstwie opublikował poruszające rozważania na łamach pisma Ameryka, pisma wydawanego przez jezuitów amerykańskich, gdzie właśnie tłumaczy, dlaczego on sam w pełni popiera ten dokument napisany i podpisany przez chrześcijan i muzułmanów, i co jego osobiście, jako rabina, jako pasterza, opiekuna wspólnoty żydowskiej w Buenos Aires, skłania do tego, żeby się włączyć właśnie w dialog między religiami, zwłaszcza tymi trzema wielkimi religiami monoteistycznymi, które powołują się na wspólne dziedzictwo wielkiego człowieka wiary, jakim był Abraham, którego historia jest zapisana w Biblii hebrajskiej. Otóż Abraham Skurka powołuje się na wielkiego rabina, jego mistrza, również Abrahama Heschla, a zwłaszcza na jego esej Żadna religia nie jest samotną wyspą. Dodajmy nawiasem, że Heschel urodził się w Warszawie, jest więc Żydem polskim i niewątpliwie te intuicje, które rozwijał po wymuszonej emigracji do Stanów Zjednoczonych i dzięki temu w ogóle przeżył, bo Holokaust pochłonął całą jego rodzinę właśnie w Warszawie. Mimo tych tragicznych, osobistych doświadczeń, Abraham przekazał w tym eseju i w wielu innych swoich książkach, że to, co nas ratuje jako ludzi wierzących, niezależnie od tego, czy jesteśmy chrześcijanami, Żydami, czy muzułmanami, czy w ogóle wyznajemy jakąkolwiek religię, albo jej nie wyznajemy, to jest właśnie głęboki humanizm i tolerancja i świadomość, że siebie nawzajem potrzebujemy.
Krótko mówiąc, warto uzmysławiać sobie, że tematy, które są dzisiaj szeroko dyskutowane w mediach społecznościowych, nie zawsze są to tematy błahe, nie zawsze są to tweety jednego z prezydentów, który przeważnie buduje swoje własne narcystyczne ego, ale bywają również tweety, które poruszają najgłębsze struny ludzkiej wrażliwości. I akurat takie tweety, takie przesłania warto odczytywać, nad nimi się zastanawiać i czemu nie, wspólnie je dyskutować. I mam nadzieję, że ta krótka pogadanka o tolerancji ludzi religijnych jest również przyczynkiem do tego, żebyśmy się coraz lepiej rozumieli, szanowali. I cieszyli się bogactwem przypominającym barwy tęczy światów, jakie sobą reprezentujemy.